No, cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem wam pokazać rower elektryczny składany firmy Sunbike. To jest firma z Chin robiąca rowery elektryczne. No to co, przystępujemy do otwierania i wyciągania tego rowerka. W środku wygląda. Piña colada a cosepe. No je piwo ze ciągle. Czego mnie chętnie pone bycie. Rowerek składany. Oni mosyre na nęczepe. Na nęczepe. Piña colada a cosepe. Wyciągany. No je piwo ze ciągle. Będziemy go teraz. Próbować wyciągać. Instrukcja. Angielska, instrukcji, obsługi. No tutaj mamy już niemiecki. To jest wersja angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska. Ale gdzie to są dane techniczne w tej instrukcji? Nie ma danych technicznych. Trzeba będzie w internecie poszukać. Poza tym są jakieś tutaj. Narzędzia. Tu jest zapewne ładowarka. Ładowarka. Ale to widać tutaj. Ładowareczka. I kabel zasilający w wersji europejskiej. No, ja postaram się teraz wyciągnąć ten rower. Pudełko. Rower wygląda tak. Przerzutki 7. Przerzutek 7-biegowy. Yeah.
jakie on tu ma opony. Chaoyang. Koło przednia na teleskopach. Siodełko. Też taki teleskop. A pudełko wygląda tak. Kolor czarny. Ładowarka europejska. Etykieta. Model 20 LVXD30. Made in China. A firma, która to robi, to jest Guangzhou Samway Electric Bicycle Corporation Limited. Dobra, jak go teraz otworzę. Tak wygląda rowerek elektryczny składany firmy Sunbike po rozłożeniu, po wyciągnięciu z pudełeczka. Pedały składane. Tu pokażę. Tutaj jest miejsce na baterię w tym miejscu. I tutaj ta bateria wchodzi. Miejsce. Poczeka zabezpieczając baterię przed kradzieżą. Siodełko. Oczywiście amortyzowane. Z tyłu. Przerzutki Shimano. Siedem biegów. Koło 20-falowe. Piasta przednia. Pedał oczywiście składany. Możemy go wyłożyć. Tutaj rozpinamy rower. Zapinamy. Złożyć. A tutaj jest miejsce na jakiś telefon. Tutaj jest przycisk z światem, przycisk dźwiękowy. Wyświetlacz. Cały komputerek pokazuje prędkość, ilość przebytych kilometrów. Tutaj jest zużycie baterii. Przerzutki Shimano, tak jak mówiłem, 7 biegów.
światełko. Sygnał. Oczywiście to jest wszystko otwierane. Do transportu. To jest trzeci punkt. Co się tutaj składa? Do transportu. Reflektor przedni. A przedni koło wygląda tak. Prędkość tutaj jest 26 na godzinę. Oczywiście jest też alarm. Można go zostawić na chwilę, włączyć alarm. Jeśli chodzi o dane techniczne tego roweru, to jak powiedziałem, rozmiar około 20 cali, waga 28 kg. Maksymalne obciążenie roweru 120 kg. Prędkość maksymalna 35 km na godzinę przy maksymalnym wzniesieniu 30 stopni. Baterie są. Pojemność akumulatora 10,4 Ah, a baterie litowe 18650. Skrzynia biegów Shimano 7 biegów, moc znamionowa akumulatora 480 W, a moc znamionowa silnika 350 W. Napięcie 110-240 V,
koła szprychowe ze stopu aluminium, błotniki stalowe, wyświetlacz LCD, jak tam widać, światło przednie, tryby hamowania, hamulce przedni, hamulec tylny, obydwa hamulce tarczowe. Także tryby jazdy to są trzy tryby pracy ten rower posiada: tryb elektryczny, tryb wspomagania pedałów i tryb jazdy manpower. Natomiast wymiary tego roweru po złożeniu wynoszą 80 na 58 na 68 cm, a rozłożony rower ma wymiary 153 na 112 cm. No także to by było tyle, jeśli chodzi o ten rower. Podziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.